Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku Mapy Kod Widzów. Dzisiaj mamy naprawdę wyrąbaną mapę, także no na pewno w jednym odcinku jej nie przejdziemy, także wiecie, czym więcej opeczek w górę, tym prawa, większe prawdopodobieństwo, że będzie parę odcinków. Ej, dobra, najpierw zobaczmy info o mapie. Autor mapy karol9.pl, dziękuję za mapeczkę, oczywiście pozdrawiam, czas przechodzenia 80 minut. No, takie tam. Czas budowania 8 godzin. No to ładnie, ładnie. Eee, web. <noise> Dobra. Ok, rozumiem. Ustawienia pomyślnie. Dobra, czyli wszystkie ustawienia są ok. I zacznijmy ogólnie. Ogólnie to jest 100 poziomów parkura tutaj na tej mapie. Naprawdę jest hardcore. <noise> I zobaczymy, jak to nam. Wejdź, słuchajcie, przeglądałem wczoraj komentarze do wczorajszego odcinka, właśnie mapek od widzów, co tam. Ktoś tam pisał: O, Wert, jest zmęczony. Czy to może inaczej? To nie tak, że jestem zmęczony, dlatego tak cicho mówię i bez kamerki. Po prostu nagrywam to w nocy i nie chcę nikogo tutaj, że tak powiem, pobudzić. Dlatego jest taki, taki bardziej na chillku materiał. Dosłownie, tak jak to w sumie nagrywałem kiedyś w Lublinie. Jak, jak na początku zaczynałem nagrywać, co później jak się przeprowadziłem, to zacząłem dostawać komentarze, jak tam wiecie, zacząłem głośniej tam gadać i tak dalej, tak o, kiedyś było lepiej, bla bla bla. <laughs> no, takie tam. Także, no, tyle jeśli chodzi o, że tak powiem, spokojną nagrywkę, a tymczasem poparkurujmy sobie tutaj. Powiem tak, no, no nie wiem ogólnie, czy całą mapę nagramy, ale, 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 jeśli będę tam robił jakiegoś live'a, to myślę, że na takim live'ie byśmy tę mapę przeszli do końca wtedy i byłoby spoko. Dobra, tutaj może tak zrobię, ok. Pink, git, no i mamy ten poziom. Level 5 już? O kurde. Nawet nie wiem, czy mi się tu spawn pointy zapisują, bo jeśli nie, to przypał. Ale mam nadzieję, że wszystko tutaj gra. Dobra, level szósty. Two drogą, to jest mapeczka na 1.15 wersję. Ja w sumie nie, nie potrzebowałem wcześniej 1.15 wgrywać. Eee, także. Także ciekaw jestem, czy są tutaj wykorzystane te bloki miodu, które były tam wprowadzone. I tak, wiem, że już jest 1.16. Znaczy, no, snap przed co. To widziałem, że nad memy jakieś powstają, bo jakieś. Jakieś coś nowego jest, jakieś nowe mieczyki, jakieś nowe rzeczy. Lepsze od diamentów i się w memach śmieją. <laughs> że jak nie jest najlepszy. Ale no, jeszcze nie patrzyłem to tak, jak. To tak, jak sobie kminie, to też pewnie na jakimś live sobie obłukam tego snapshota 1.16. I się ogarnie, co i jak. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy w tym tygodniu będzie jakiś liveik, gdyż mam. Że tak powiem, bardzo dużo zaległości, jeśli chodzi o odcinki, bo w poprzednim tygodniu w ogóle nie miałem jak nagrywać. A tak teraz właśnie. Że tak powiem, wr wróciłem po takiej przerwie. To już staram się trochę ponadrabiać mam taki ambitny plan. Muszę sobie oczywiście jakieś serie rozpisywać. Możecie mi w tym pomóc, oczywiście, w komentarzach. Mam taki plan, żeby nagrywać po dwa odcinki dziennie. Na sam kanał Minecraftowy. A jeśli będę miał dużo wow, dużo rzeczy do nagrywania, typu właśnie jakieś takie różne serie, to w sobotę i w niedzielę mógłbym nawet po trzy odcinki zapodawać. Tylko to mówię, bym musiał znaleźć jakieś, jakieś rzeczy, żeby na przykład nie było tak, że na przykład w tygodniu będzie, nie wiem, załóżmy cztery razy SG, bądź coś innego, tylko, tylko tak najlepiej raz w tygodniu jakaś na przykład minigierka, czy coś, to w zupełności wystarczy i tak jakby sobie tak Takich serii fajnych poznajdywać, to byłoby naprawdę w porządku. Także no, jeśli jeśli znacie coś w Minecrafcie, czego nie nagrywałem, a chcielibyście zobaczyć, jak ja sobie z tematem radzę, to jak najbardziej możecie zaproponować. O! Tak to powiem. Też tak powiem, że. że dziwnie mi się tutaj skacze. O! Coś takiego zrobimy. Na no, nice. Najsowo, nice najsowo. Nice I mamy to. Mamy to. Tego mam się odbić? Tak. O nie. <śpieszynka> Strolowało mnie. Batman. Ogarnij się. Kot mi właśnie włazi na biurko. I próbuje rozrabiać. Dziad. Dziad jeden. A jeśli chodzi o Boni, Boni to nie jest mój kot, bo tam widziałem, że wczoraj też pod odcinkiem, ale to chyba akurat ze slajmów na głównym kanale. Tam coś wspomniałem, że kod drapie, to było o, Bonnie, Bonnie, pokaż Bonnie. <laughs> nie, 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 Bonnie to kod Huntera, ja akurat w poprzednim tygodniu tak powiem, się wbijałem do Huntera na chatę, kotem się zajmowałem, to od razu sobie coś tam ponagrywałem, szczególnie, że nie miałem zbytnio jak w domu tutaj nagrywać wam odcinków z gier, to stwierdziłem, a, to dostaniecie koteczka. <laughs> takie, takie rzeczy. A, ty drabinko strolowana. Aha, Pink. Widzę, że ja się sam tutaj troluję, nie? Okej, okay, nice. No, powiem wam, że... Za łatwy ten parkour nie jest, ale też nie jest za trudny, taki. Taki w sam raz. <laughs> w sam raz wręcz. I to mi się podoba. Aha, wiedziałem właśnie, że z daleko i tak, tak... chwilę tak poleciałem rozpędem, ale mi nie poszło. Zawsze jak tak lecę z rozpędem na jakieś tam skoki na cztery kratki. To to fajnie wychodzi, jednak nie tutaj. Takie życie. Pyt. No nie, spacjo. Wciskam spację, ale jest już za późno. Tak zwana ta klątwa tej spacji. No, dobra. Po prostu trzymałem ciągle spację. <laughs> Level 17. No to ładnie mi idzie w sumie. Jak we wczorajszym odcinku było 10 poziomów tego parkura, tak już teraz praktycznie dwa razy dalej... dwa razy więcej zrobiłem. <coughs> Także spoko. Ej, teraz... o, oh, i teraz fail. O oh, nie. <laughs> Najgorzej. I znowu. Znowu fail. Zaraz będę failował przy pierwszych skokach. Pyt, Nie puszczaj spacji challenge. <laughs> Ta jest. I właśnie tak, bo tak mu zacząłem wtedy wcześniej, wcześniej jeszcze mówić, że w tym tygodniu raczej live'ów nie będzie. To też nie tylko dlatego, że muszę nadrobić odcinki, ale też właśnie w piątek z rana wyjeżdżam na weekend. I właśnie nie dość, że potrzebuję ponagrywać aktualnych filmów troszeczkę, to jeszcze będę potrzebował zapas zrobić na, na weekend. No, dwa kanały to trochę. Bywa problematyczne. Aczkolwiek mogę wam zaspoilerować, że będę wracał do trollowania już tak normalnie. I też tak się w sumie zastanawiam, czy by tego więcej trollowania nie ponagrywać. Dlatego jeśli gracie na Brodatych, to ja wam powiem, że to jest ten moment, żeby tam wbić <grym> i liczyć na szczęście. <grym> Dokładnie tak. To jest ten moment. Bo może właściwie w tym momencie nagrywamy odcinek. Ja tego nie wiem, bo w sumie jak to nagrywam, to w sumie postaram się jutro, czyli dla was dzisiaj, właśnie jakieś trollowanie skręcić. Jeśli się nie uda, to jutro. O. Jutro mówię, że od momentu, kiedy ten film wleciał. Już <grych> takie małe zamieszanie wyszło. O, szczerze myślałem, że spadnę tam. Teraz też. Uf, ale farcik. Kurde. Ale jestem pod wrażeniem, bo zawsze jakieś parkury z kaktusem, to na pierwszym podejściu z reguły nie wychodziły. Także fajnie. A kurde, dobrze powiem Wam tak czasami do parkura wrócić. Naprawdę już był taki. Czasem mnie na kanale, że bardzo długo parkurów nie było. Głównie dlatego, że po prostu najsłabiej się przyjmowało na kanale. Przez to w ogóle sobie nie skakałem i później jak była jakaś nawet minigierka, że coś tam fajnie byłoby mi gdzieś tam wskoczyć, to już mi, że tak powiem, przestawało wszystko wychodzić. No wiecie, jak się czegoś tam nie robi przez dłuższy czas, to... to jest ogólnie gorzej. Tak samo jak z PvP już Dawno nie, tam, nie nagrywałem żadnych tam minigierek z PvP takim typowym. I normalnie jak teraz ktoś lecę na byle jakie PvP, no to normalnie w tiry dostaję. <gry> Także no, jak ktoś mnie kiedyś, znaczy kiedyś w najbliższej przyszłości pokona w PvP, to to, to, to się nie, nie cieszę, nie, nie mam skill aktualnie. <gry> takie, takie buty. <gry> A skoro już tak mówiłem o, o PvP i nowych minigierkach, to już kurde powiem wam, że jesteśmy na. na praktycznie końcówce robienia serwera minigierek. Takiego, takiego już mojego, mojego, a nie, a, a nie tak, że jest moja nazwa, to nie mój serwer. Tylko tak serio serio mojego serwerka. I powiem wam, że wreszcie będzie fajnie. Będzie kulturka. I będzie wam się tam podobać. Bo. Toksyki będą banowane. To jest. Co to za level na odstresowanie? Halo. Nie wiem. Coś się natrafiło, że tak powiem. Co Czemu te drabinki nie wystają? Kurde, ten nowy Minecraft. To jest dziadowy. Pamiętajcie, ja gdzie w teksturkach zawsze drabinka wystawała? A tutaj nie wystaje, jest dosłownie sklejona ze ścianą. Tak, chwila ci, żeby musiałem nasłuchiwać, co tam się dzieje. A to po prostu jakiś królik wziął i skopa zdzielił klatkę. <gryw> tak mnie kurde koty są tutaj. Jakiś dźwięk stamtąd? Tak. Hmm. Co tu się odgrywa? <grywa> Takie buciksy. Ej, powiem Wam, że ta mapa jest w deche. Ta mapa jest super. I tak, 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 tak w sumie do twórcy mapy bym powiedział, żebyś tę mapę normalnie wrzucił gdzieś w netę dla wszystkich, bo jest kozak. Really, really kozak. O, daj, daj, lajko, właśnie. O właśnie, to jest. To jest przesłane go, przesłanie godne mistrza. E, tam piston chodzi. Dobra, czy ja mam tam. Wiecie, co to jest, to jest ten moment. To jest ten moment. To był ten moment. <grym> A, co, co, <grym> co ja w ogóle kminie, nie? <grym> co ja w ogóle kminie? Halo, co to się? Co to się odegrało? <grym> to ja nie wiem. O nie. Mógłbym od razu tutaj próbować. Ale nie potrzebuję. Ha, cheater. Cheater, cheater activated. O nie. O nie. Tak właśnie. Tak właśnie coś mi nie pasowało i podejrzewałem, że tu może być, że tak powiem. Bariera. No właśnie ta bariera mnie zblokowała. O nie. Na takie rzeczy ja się nie pisałem. Ja robię zawsze 180 z prawej strony. Widzicie, bardzo ładnie wychodzi. No tak już mogło mi coś nie pyknąć. Ale jak mi pyknęło to to nie narzekam. Lecę dalej. O nie, o nie, tak na końcu. Kiedy się cieszycie z czegoś, nakazuje się klopsem. Co nie? No kolejny levelak. Od stresowanie poleciał. Ingit. Nie no kurde. Powiem wam, że jaram się to, tą mapeczką. Bo jest naprawdę kozak. Rzadko mi się z... <ścoughs> zdarzało, żebym tak, taką fajną mapę dostał. A tutaj proszę bardzo. Oho, kogoś fantazja poniosła. O nie. Unii. To jest. To jest złe. Kurde, prześcianie ścianie 180 to jest przypał. To właśnie z mojej strony jest ściana. Nie wiem dlaczego, ale jakoś kurde, jak mam taki odstęp jednej kratki, to często failuje na tych 180. -kach. Nie wiem, po prostu jakoś tak. Dobra, wychodzą mi z lewej strony, to to próbuję w takim razie. Mam nadzieję, że tu nie ma blokady, OK. A <laughs> już myślałem, że to sobie odcinek zakończymy. No, A... to jakaś bariera była. Czyli zabezpieczenia, jakby ktoś już ch chciał coś kminić. <laughs> Jak nic. Jak nic. O nie, coś mnie... Aha, bo to jest nie... O nie, tu też była bariera. Come on! Come on. To też bariera, no come... No co jest? Coś mnie uderzyło. No normalnie. Gamy modę jeden. Co nie mogę? Halo. A no nic nie ma. Ty no normalnie ja widziałem jakby coś mi uderzyło. Hm. Hm? Okej. Okay. Ja sobie stąd zacznę. Okej. Okay. Teraz poszło, nie wiem. Serio nie wiem co się. Odwaliło tam. Dziwne. Dziwne. O, oh, come on! Okej, okay, nieważne. Nie było tematu. <dziwne> Wszystko jest w porządeczku. <dziwne> Jak najbardziej, kolejny. <dziwne> jest pan miodek. Jak się potem jeździ. <głos> <głos> Byłem. Jestem? Jakie to kozackie! Kurde. No, okej. Okay. Ten to zawsze szczytuje, nie? Wow. Wow. Na tym są niższe skoki. Ale faza. Jak widzicie, serio... Serio nie testowałem tego. A tak liczyłem, kurde, na jakiegoś parkura. Z tym miodem, jak widziałem, że da się tak... Swingować po ścianie. No, ten to zawsze. Ten to zawsze. Ktoś nie zabezpieczy czegoś już. Co nie? Taki jestem. Uuuu. Uuu, uh, uh. uh, uh, dobry skok. Takie lubię. Znaczy nie lubię, nie róbcie takich. Już już, już, ja po prostu znam was na mapkach od widzów. Powiem coś, że coś lubię i później przez przez 100 mapek jest jakiś te, ten motyw, który powiedziałem, że lubię. <laughs> Dla przypomnienia ten, ten na mapkach, jak były te, te, te minigierki tak zwane. Te mapkowe minigierki to to nie minigierki, ale wiecie, minigierki to tam zawsze jak na pierwszej mapie powiedziałem, jak ten survival był taki, taki fajny, tak, ale fajny. Tutaj trzeba wszystko surowce kopać, i na końcu skopać kurde obsydian, i, i tam jest przejście, i tak powiedziałem, ale super motyw, naprawdę. No to później pamiętacie, ile było tych mapek z tym. Dosłownie jedna mapka powstała, pochwaliłem raz, i się narobiło. Aha, okej. To jest zła bariera. Co jest? No właśnie, no właśnie. No ale tutaj to kurde, fajna rozkmina z tym miodem. Pan miodek, no ale kurde, no. Ale coś mi nie idzie. Dobra, słuchajcie. Dajcie znaka, czy chcecie kolejny odcinek z tej mapy. To jest normalnie tak fajna mapa, że. Jest na poziomie tych map zagranicznych. Które wiecie, to się ściąga z neta, jak wychodzą nowe i tak. ła, nowa mapa. Dobra, ściągamy, nagrywamy. To jest naprawdę na takim dużym poziomie jest kozak. Jest naprawdę. Kozak. No, tutaj będę musiał pokmić. Także no, w tym momencie zakończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał. No to wiecie, łapeczkę w górę, mocno, mocno. Raz, wystarczy. Bo dwa razy to odklikacie. Raz, mocno łapeczkę w górę. O! Bardzo bardzo dziękuję. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to jak najbardziej zachęcam do subskrypcji. I widzimy się w kolejnym odcinku jutro. Także na razie i cześć, jo